Przed nami pierwszy Międzynarodowy E-Kongres Medycyny Estetycznej. O tym, jak będzie wyglądało to wydarzenie, porozmawiam z prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, doktorem Andrzejem Ignaciukiem. Dzień dobry, doktorze. 26-27 września będzie miało miejsce duże, żeby nie powiedzieć ogromne wydarzenie dla branży medycyny estetycznej. Co się będzie działo? To prawda, tym bardziej, że będzie to większe niż pani powiedziała, bo to będzie od 25 do 27. Pierwotnie myśleliśmy 26-27, ale to będzie zacznie się w piątek o godzinie 16, czyli 25 i będzie trwało do 27 do godziny 13-14. Będzie to pierwszy międzynarodowy e-kongres w całości przeprowadzony w internecie. Kongres dotyczący medycyny estetycznej anti-aging w bardzo innowacyjnej, chciałoby się powiedzieć, nie wiem czy za duże słowo, rewolucyjnej, w każdym razie bardzo takiej niecodziennej formule. Domyślam się, że troszeczkę sytuacja wymusiła przeniesienie kongresów do formy internetowej, ale daje to, z tego co wiem, o wiele większe możliwości, o wiele większe dotarcie niż ta forma tradycyjna, prawda? Droga pani, kongres to nie tylko wiedza, to nie tylko wykłady, to nie tylko oglądanie, to nie tylko kontakt z wykładowcami. To także wydarzenie socjalne. I jako takie żaden internet nam tego nie zastąpi. To niestety jest ten minus. Plusem, jeżeli możemy mówić o plusach, jest to, że dla wielu uczestników będzie to wydarzenie znacznie, chciałoby się powiedzieć, tańsze, ale mam na myśli również wygodniejsze. Ogranicza się koszty i przemieszczenia do miejsca kongresu. Kolejnym plusem jest to, że wielu wykładowców jest możliwych do osiągnięcia, możliwych do spotkania via internet, natomiast są duże trudności, również logistyczne, również takie ekonomiczne, związane z przyjazdem na przykład, nie wiem, z Korei, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Brazylii, więc są zalety, są wady. My musimy się nauczyć, co jest cechą tych istot wyższych, adaptować do istniejącej sytuacji. I ponieważ kongres jako taki, gdyby był stacjonarny, na pewno byśmy preferowali stacjonarny, ale nie może się odbyć z wiadomych względów, więc znaleźliśmy rozwiązanie, które wydaje się jedynym i które również jest pewną cechą dotyczącą funkcjonowania towarzystw naukowych. Towarzystwa naukowe działają wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy wszystko jest ok, ale również wtedy, kiedy sytuacja jest trudniejsza. My mamy pewne obowiązki wobec naszych członków. Tym naszym członkom, lekarzom, którzy są członkami naszego towarzystwa, chcemy dostarczyć tego, co jest dla nich istotne w codziennej pracy. Najnowszych informacji na określone, interesujące ich grupy tematyczne. Do kongresu zostało 31 dni. Czy możemy powiedzieć coś, jak wygląda w tej chwili kongres w liczbach? Ilu członków zarejestrowało się, ilu użytkowników? Tu mamy ten plus i ten minus, że tu można się zarejestrować i 5 minut przed rozpoczęciem kongresu. Każdy z członków towarzystwa, naszego towarzystwa, który ma uregulowane swoje powinności względem towarzystwa, ten kongres dla niego będzie kongresem gratisowym i mamy już około 200 osób zarejestrowanych. Te osoby mogą się zarejestrować, jak wspomniałem, bardzo późno, więc tutaj to nie jest aż tak znaczące. Liczymy, że w naszym kongresie będzie brało udział około 500-700 lekarzy. Tak, mówiąc pesymistycznie na to patrzymy. W kongresie będzie brało udział bardzo wielu znamienitych wykładowców z całego świata i kongres będzie miał, jeżeli nie wiem, czy mogę już jakby troszeczkę antycypując powiedzieć o formule, która będzie formułą wyjątkową. Moim zdaniem klasyczny typowy kongres, no prawie trzydniowy, to nie będzie trzydniowy, on będzie może popołudnie piątek, cała sobota i przedpołudnie niedziela, no to powiedzmy dwa pełne dni, w klasycznej typowej formie nie byłby kongresem, który w moim odczuciu spełniał, byłby interesujący i trzymał lekarzy przed ekranem. Natomiast ten kongres ma to do siebie, że będzie czymś innym. My chcemy zrobić coś takiego. Sobota, główny dzień kongresu, to będą grupy tematyczne, bloki tematyczne, półgodzinne, w których będzie występowało czworo, pięcioro wyśmienitych ekspertów, dwóch z Polski,
czy czasami więcej, i dwóch z zagranicy. I ci eksperci będą się wypowiadali na temat tego, co wcześniej usłyszą, a wcześniej usłyszą przygotowaną przez nas takie jakby, nie jakby, wystąpienie, w którym będzie pokazane to, co istotnego w literaturze medycznej, w świecie medycznym dotyczącym danego tematu wydarzyło się w ostatnim okresie. Najczęściej to będzie ostatni rok. Czyli na przykład toksyna botulinowa. Czy wyszły istotne, recenzowane, ważne, naukowe publikacje? Laser, co się pojawiło? I dopiero na bazie tego będą ci eksperci plus pytania ze strony publiki będą wypowiadali się i będą dyskutowali. Chciałbym dostarczyć kolegom up to date, czyli takie uaktualnienie tego, co jest, czym jest medycyna, czyli to evidence-based medicine, plus interpretacja i dyskusja pomiędzy ekspertami, znamienitymi ekspertami w danej dziedzinie. Na stronie internetowej kongresu wyczytałam też, że będzie stworzony rodzaj ringu, czyli ekspert kontra ekspert na zadany temat. Jak to będzie wyglądało? W piątek to jakby taki, jakby taka rozbiegówka, jeżeli to można tak powiedzieć, albo rozgrzewka. Chciałbym, żeby dwójka ekspertów przy udziale też moderatora wypowiadała się na temat różnych technik, różnych metod, różnych urządzeń, optując za takim albo innym. Po co to robię? Po to, żeby pokazać zalety i wady. Nikt nie pokaże lepiej wad niż przeciwnik danej techniki. Nikt nie pokaże lepiej zalet niż zwolennik danej techniki. Czyli to będzie pojedynek ekspertów? Tak jest. To będzie 15 minut pojedynku takiego ekspertu na racje naukowe. No to o to chodzi. I potem będzie 5 minut na odpowiedzi na pytania ze strony uczestników. Ja stawiam sobie w takiej sytuacji. Ma pani 1000 zł i ma pani do wyboru dwa urządzenia. I nie zawsze jest łatwo wybrać. Posłuchaj tych, którzy już w tej materii się orientują. Sam potem dokonaj wyboru. Usłysz zalety od strony fachowców, którzy dany sprzęt czy daną metodę stosują. Nie ze strony kogoś, kto sprzedaje to. Więc wydaje mi się, że to jest ciekawe i ta formuła zastosowana po raz pierwszy u nas już jakichś ładnych, chyba 4 czy 5 lat temu, naprawdę ma bardzo ciekawy przebieg. Ale to prawda, dlatego że na rynku faktycznie mamy bardzo dużo zbliżonych do siebie, czy wręcz bliźniaczych technologii, urządzeń, więc dla specjalistów będzie to niemała pomoc w tym, które urządzenie dla siebie wybrać, bo o cenie nie musimy wspominać, to jest z reguły niemały wydatek. Absolutnie się z tym zgadzam. No nie można. Poza tym, wie pani, tego typu dyskusja bardzo wzbogaca. To nie jest tylko kwestia kup to czy kup tamto. To jest kwestia za techniką, za możliwościami danej techniki, za zaletami, które ona z sobą niesie, za relacją koszt-efekt, etc., etc. Wiele aspektów, które w normalnej takiej konwersacji między kimś, kto sprzedaje, a kimś, kto kupuje, nie podnosi się. Bierzmy pod uwagę również, że nie wszyscy są na takim wysokim etapie rozwoju, nazwijmy, intelektualnego, jeżeli chodzi o daną jakąś technikę, więc nawet takie informacje, które wydają się czasami banalne, dla ludzi, którzy wchodzą w tą dziedzinę, są cenne. One wzbogacają ich wiedzę. To prawda. A w jaki sposób widzowie, uczestnicy, którzy siedzą u siebie przed komputerami, będą mogli brać udział w dyskusji w panelach? W jaki sposób? Po pierwsze, będą mogli skierować pytania już wcześniej mailowo do nas jako do organizatorów. No i oczywiście my będziemy te pytania selekcjonować, no bo jest logiczne, że nie odpowiemy na wszystkie, bo byłoby to niemożliwe. No, a po drugie będzie czat. I w trakcie trwania wyświetlania czy pokazywania tych rozmów będzie można zadawać pytania. Oczywiście będzie moderator, który będzie te pytania kwalifikował, no bo to jasne, że na wszystkie pytania się nie uda odpowiedzieć. No i jasne też, że są pytania, które coś wnoszą, które są w cudzysłowie kształcące. Są też pytania, które są może nie zawsze warto zajmować czas sobie na te pytania. Czyli nie będą to tylko wgrane prezentacje, które będziemy mogli sobie odtworzyć? To będzie aktywna wymiana, oczywiście no wymaga pewnej znajomości technik komputerowych czy komputera, ale to będzie aktywna wymiana
poglądów i ocen, będzie możliwość zadawania pytań, będzie możliwość kontaktowania się z firmami, będzie możliwość kontaktowania się, będą webinary, bo w czasie przerw, tak w przerwie lunchowej, jak i w przerwach kawowych, będą webinary firmowe. I w czasie tych trwania webinarów firmowych będzie można zobaczyć ciekawe rzeczy. W niedzielę będzie natomiast 4 godziny poświęcone typowo kongresowym wystąpieniom plus wystąpienia firmowe mające na celu przedstawienie jakiejś techniki, jakiejś metody, jakiegoś urządzenia, jakiegoś materiału. Jacy eksperci będą brali udział? Przedstawmy znamienitych gości kongresu. Proszę bardzo, zacznijmy od gości zagranicznych. Między innymi będzie profesor Lott, jeden z najbardziej znanych dermatologów na świecie. Będzie doktor Gold, będzie profesor Zerbinati, będzie profesor Ceccarelli, będzie profesor Leibachow ze Stanów Zjednoczonych, pani doktor, uciekło mi nazwisko, Amerykanka z medycyny anti-aging, będzie Efrain Olszewer z Brazylii, będzie kolega z Korei, będzie pan doktor Asher, z którego towarzystwem mamy teraz już współpracę. To są goście tacy, którzy w tej chwili przyszli mi na gorąco do głowy. Spośród polskich ekspertów będzie wielu naszych kolegów. Będzie pani profesor Rudnicka, pani profesor Zegarska, pani doktor Czubara, doktor profesor Surowiak, doktor Jankowiak, doktor Sznelewski, no będę ja, będzie pan doktor Lembas, no będzie wielu znamienitych, pan profesor Baranowski, bo będzie zajmował się ginekologią estetyczną, no ludzie, którzy są ludzie, koledzy, którzy są ekspertami w danej dziedzinie i którzy również, co jest dosyć istotne, tą medycynę estetyczną albo lubią, albo akceptują, a czasami i jedno i drugie. Więc to jest dosyć istotne i chcą się swoją wiedzą z nami podzielić. A ja zapytam troszkę podchwytliwie, na który panel, na który wykład pan doktor czeka najbardziej? Czy jest coś takiego? Czekam na ten, w którym będę uczestniczyć, czyli będzie dotyczyło toksyny botulinowej, gdzie będzie pani doktor, między innymi będę ja, będzie pani doktor Czubara, pan doktor Piquet. To są rzeczy, które mnie interesują. Będziemy zajmowali się również czymś, co jest takie może niepopularne w środowisku medycznym, a dużo ciekawych rzeczy się dzieje, celulitem. To nie jest taka wiedza, która jest już, tak powiem, usankcjonowana, ustalona, ciągle tam się zmienia, a ona w środowisku medycznym, tak jak ja to odbieram, no nie jest zbyt popularna i na jej temat za dużo nie wiem. No będą ciekawe rzeczy. Droga pani, ja robię to między innymi po to, ja, czy my jako towarzystwo robimy to po to, bo sami byśmy chcieli w czymś takim uczestniczyć. Czyli coś, co jest taką wiedzą, w cudzysłowie, proszę tego nie nazywać źle, wiedzą w pigułce, uaktualnienie tego, czym się dana osoba zajmuje, zobaczeniem tego, co jest ciekawe, co pokazują ewentualnie uczestniczące firmy, możliwością usłyszenia tego, czego w kongresach najczęściej brakuje, tak stacjonarnych, dyskusji, żywych dyskusji pomiędzy ekspertami. Bo tu wybieramy ekspertów, którzy też mają pewną cechę, że chcą rozmawiać. I będzie moderator, który będzie nadawał temu ton i rytm, żeby nie stało się to czymś nudnym, takim no mało interesującym. Na zakończenie zapytam jeszcze, do jakiego momentu można się rejestrować? Wspomniał pan doktor, że niemalże do ostatniej chwili, czyli na parę minut przed rozpoczęciem, ale czy jest ograniczona liczba uczestników? Czy to może być nieskończona? Liczba uczestników jest nieograniczona. Każdy uczestnik dostaje swój prywatny nie wiem, jak nazwać, link, znaczy nie link, jak kod, który będzie umożliwiał mu dostęp do uczestnictwa. I co ciekawe, każdy z uczestników będzie miał możliwość oglądania tego, co będzie się działo między 25 a 27 do końca tego roku. Będzie to na portalu, na platformie, nie wiem, czy to się na platformie internetowej, będzie miał do tego dostęp. Czyli to nie jest tak, że czegoś nie zobaczę, bo pewne rzeczy będą się działy równolegle, na przykład webinary będą się odbywały 2-3 jednocześnie, więc będzie miał możliwość powrotu do tego.
zachęcamy do tego, żeby zapisywać się jak najwcześniej, no żeby też mieć ewentualnie, żebyśmy mieli również możliwość poradzenia sobie ze wszystkim, ale firma, z której usług korzystamy, zapewniła nas, że limitów ilościowych, a nie jakościowych nie powinno być. Powiedzmy jeszcze, dla kogo jest ten kongres? Kto może wziąć w nim udział? Kto może się zarejestrować? Kongres jest przeznaczony dla lekarzy. Mogą zarejestrować się tylko lekarze. Mamy nowoczesną platformę taką ewidencyjną, więc mamy łatwy stosunkowo, że tak powiem, weryfikację. I w kongresie mogą wziąć udział wszyscy lekarze. Lekarze, członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej z uregulowanymi, że tak powiem, składkami mają kongres bezpłatny. Natomiast inni lekarze, jeżeli nie są zaproszonymi lekarzami przez firmy sponsorujące, będą musieli się liczyć z pewnymi opłatami, o których wysokości to nie będą już opłaty, ale poinformujemy na początku września. Serdecznie zapraszam wszystkich kolegów lekarzy do wzięcia udziału. Myślę, że będzie to coś ciekawego, na pewno innowacyjnego i będzie to dobrze spędzony czas. Zapraszamy. Dziękuję doktorze za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.